Moja rodzina to rodzina pochodząca i mieszkająca na Kaszubach. Kaszubi to ludzie, którzy bardzo się szanują, są bardzo wymagający jeden do drugiego. I tak było z moją rodziną. Ja byłem zwykłą, prostą rodziną chłopską, gdzie my na co dzień się budziliśmy w jednym pokoju z moimi braćmi, kłóciliśmy się, bawiliśmy, a potem trzeba było ciężko pracować. Duże gospodarstwo, tata z mamą ciężko pracowali. Będąc na tych dożynkach parafialnych, Święto Matki Boskiej w niebo wzięcia Zielnej, Wygodzie Łęczyńskiej, gmina Stężyca, czy w Ściszowicach, Sulęczyno. Widziałem to wszystko od nowa, przypomniałem sobie. Miałem przyjemność chwycić po długim czasie kosę. Także jeszcze kosę potrafię prowadzić, bo to tata zawsze powiedział, że to trzeba umieć prowadzić tą kosę, żeby ona dobrze kosiła i żeby się nie męczyć, czyli na luźnych mięśniach. I zawsze podziwiałem tatę, że tata był tak silny i potrafił cały dzień kosić i to w pocie czoła. Mama wiązała i nas wszystkiego uczyli. Potem jest to powiązałka. Dzisiaj kombajn, który kosi, muci, potem z tyłu i nawet wiąże, już są te najnowocześniejsze. Poza tym, że wiem, co to jest rola, poza tym, że ciężko na niej pracowałem i będę miał zawsze szacunek i będę rolników wspierał, tak jak tylko będę potrafił. Jechałem takimi zakrętlasami kaszubskimi z Grabówka, z Kaszub, z jednej strony do drugiej strony i widziałem piękne krajobrazy kaszubskie. Kaszubi są cudowni. Kaszubi dbają o to, żeby to dalej zostało, żeby te tradycje kultywować, żeby ludzie przychodzili z zachwytem, patrzyli, jak wieńce się plecie, idzie się do kościoła z tymi wieńcami. Kultywuje się tradycje. Nic się nie zmienia. Miłość do Boga jest taka sama. To, że Bóg dał nam tą piękną ziemię, która rodzi wodę, piękne krajobrazy i możemy się tym cieszyć się wszystkim i dziękować. Trzeba podkreślić, że tradycje się kultywuje w wielu rzeczach. Stroje piękne, chleb kroją starościna i starosta. Oni są wybierani, są to ludzie najczęściej bardzo szlachetni, bardzo religijni, którzy mają zaufanie powszechne w danym środowisku i oni potem ten chleb po kościele kroją, dzielą, częstują. Wszyscy go jedzą. Ja też miałem tą okazję w tych miejscach skosztować tego chleba i dziękuję Bogu, aby go nam nie zabrakło, tego chlebka naszego powszedniego.